Siemano, z tej strony Kosiorski. W Dokanie możemy wreszcie użyć Thank You Dragon Ball ticketów i gorąco zachęcam do tego zrobić, no i po prostu dzisiaj to zrobię. Jak widać mam ich 36, czyli możemy zrobić sobie 5 multisamonów po 7. Czyli co? Co jest w ogóle tutaj najlepszym wyborem? No to czego wam brakuje, aby mi tak... Czy tej, niż liczyć na nową LR-kę, czy też jakąkolwiek inną stop legendarnego summona, ponieważ te LR-ki tak będą później dostępne na tych summonach, na przykład na no, tego typu, że na legendarnych, na tym można trafić i trafimy part 3 kolejne LR-ki, także raczej bym się nie rzucał na legendarny banner, jak to zawsze mówię, tym bardziej bez podwójnych rejtów. Co prawda są tu 4 polecane LR-ki, ale tylko dwie główne są ok, tym bardziej tylko Goku jest taki fajny, choć też trzeba mieć, choć no lepiej by było walczyć na Vegetę, to też nie jest za częste. No generalnie bardzo dużo bije, jak byłem na japońskiej rocznicy, jak jeszcze nie było tyle liderów 200%, to on był wow, ale kozaki w ogóle. Teraz już widzę, że nie jest za bardzo potrzebny tak bardzo, tym bardziej że co, no wylosujemy nawet poś... o wow, widzę, że tikety pierwsze będą udane, tym bardziej że no bez kopii to tak średniowo. Sesja 3, tu chyba nie mamy gwarantowanej SSR-ki i zobaczymy co mamy. I bung, kopia do LR-ki. To są dobre tikety. To są bardzo dobre tikety. Nice. Pretty nice. Także bardzo miła niespodzianka. Od razu możemy podjaśnić jeszcze ekranik i zrobię jeszcze na drugim samonie. Na tym legendarnym chciałem zrobić jeden multi, ale widzę, że jeżeli jest szansa na takie LR-ki, to chyba nawet szkoda jednego multi tam robić teraz tutaj. Za Dragonstone'y też, znaczy no na pewno za Dragonstone'y odradzam tam ten legendarny, tym bardziej, że nie dali żadnej promocji. Myślę, że jakby dali na przykład choć jeden multi za 35, to bym się skusił, a tak to nie ma co. Jest crash screen podwójny, więc coś będzie, tylko zobaczymy co. Int Vegito, okej, okay, mam go na 100%. O, jeszcze druga LR-ka. Nieźle. Widzę w tiketach, to wyciągnę konkretnie. Ten się bardzo mi przyda. Czy bardzo? No, przyda się. A tego gościa już mam na 100% i cóż, i będzie drugi w kolejce, także nice. Myślę, że kolejny multi też tutaj, tego Int Goku z Freezą, co walczył, Planet Namek, Legendary Existence, kupiłem za coiny, także mam go, no, chciałem go mieć, zrobiłem też single tutaj za etykiety. Dobra, tu chyba nic nie będzie ciekawego, no, zdarza się i tak. I cóż, naprawdę korci mnie, by zrobić jeden multi tutaj na tym legendarnym, ale nie, lepiej zużyć szansę. Tym bardziej, że akurat te główne Dokkan Festival banery już nie robimy na nich summony za Dragonstone'y, bo po prostu nie ma już żadnej przecen, no nie ma już co czwartego darmowego, nie ma tiketów, to nie wiem czy nie ma. Nie wiem, na pewno nie ma co czwarty darmowy, także już raczej bym odradzał tam cokolwiek robić summonów, nawet jak to będziecie trochę kamieni, to już trzymajcie na coś nowego, twórcy na pewno nas lada moment będą chcieli zaskoczyć czymś ciekawym. No, ostatni multi, chyba że ten jeden, nie, na razie zostawiam, nie wiem czy jeszcze nie będą rozdawane te etykiety, także uuu. O, nice. LR-ka incoming. Nie jest to główna, ale oni też się bardzo przydadzą. Także super. Nie, generalnie tikety na duży plus.
Bardzo mnie zaskoczyły. No w sumie tyle lerek chyba wyciągnąłem, co w 800 kamieniach? Może nie, nie jestem pewny. Solidnie, w każdym bądź razie solidnie. I jeżeli chodzi o part 2, co mamy jeszcze nowego? Chyba nic takiego mi nie przyszło. No na pewno story evenciki mamy dalsze części, także polecam je zrobić. No tak po prostu, żeby postać zrobić, już można LR-kę. On chyba na pewno będzie miał potem Extreme Z-Awakę, no bo bez tego to nawet każda z nich jest średnia. Ja po prostu i tak sobie wyfarmiłem każdą z tych postaci, żeby były. No zawsze to kolekcjonerskie. No i Eza tych, co pokazywałem już, mega kozackie. Nic, tylko czekać na part 3. W międzyczasie można robić wszystko, co jest, plus linki i nadrabiać grę. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.